Po raz drugi jesteśmy sponsorem tytularnym tego wspaniałego wydarzenia. Myślę, że PreZero Grand Prix PLS już na stałe wpisało się w kalendarz tych najważniejszych wydarzeń sportowych. No i również dla nas jest to ważny punkt w naszych działaniach informacyjno-komunikacyjnych. Tym razem zmieniliśmy troszkę formułę. Za nami 8 wspaniałych dni, 2 spotkania. Turniej kobiet odbył się na stadionie letnim w Gdańsku, gdzie mogliśmy poczuć tą niesamowitą atmosferę. Oczywiście wspaniałe miejsce tuż przy brzegu morza i bardzo, bardzo, bardzo dobry poziom gry kobiet. Natomiast turniej mężczyzn w znanym nam już miejscu, kompleks sportowy Wanda w Krakowie. No i tutaj również mogliśmy zobaczyć wspaniałe zmagania naszych siatkarzy i poczuć atmosferę tych zawodów. Na turnieju jesteśmy nie tylko sponsorem tytularnym, ale również jesteśmy aktywni. Mamy oczywiście swoje strefy kibica. Na tych strefach można dowiedzieć się wszystkiego na temat segregacji. Oczywiście najmłodsi mogą zagrać w quizy, rozwiązywać zagadki, nauczyć się segregacji odpadów, mamy ze sobą pojemniki. Niezmiernie cieszy nas to, że właśnie dzieciaki mają tą ogromną wiedzę, wiedzą do jakich pojemników wyrzucać, jakiego typu odpady. No i to jest dla nas taki impuls, żeby dalej tego typu działania realizować. Jako firma PreZero zajmujemy się przede wszystkim zagospodarowaniem odpadów, recyklingiem i usługami w zakresie ochrony środowiska. Tą naszą główną misją, wizją jest nowe myślenie dla czystego jutra, dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętego.